Karolina Nowicka. Witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Gorzowski Szpital otrzymał 500 000 zł na zakup głowicy endosonograficznej wraz z torem wizyjnym dla oddziału chorób wewnętrznych. Umowę na przekazanie dotacji podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz prezes Jerzy Ostrołuch podczas zgromadzenia wspólników szpitala. Na terenie województwa lubuskiego nie ma możliwości przeprowadzania badań endosonograficznych z uwagi na brak dostępu do endosonografu. Lubuscy pacjenci kierowani są na tego typu badania do podmiotów funkcjonujących poza obszarem naszego województwa, gdzie okres oczekiwania na diagnostykę wynosi nawet 7 miesięcy. Realizacja zadania umożliwi prowadzenie badań endosonograficznych przewodu pokarmowego oraz na wykrywanie zmian nowotworowych we wczesnych stadiach. Święta tuż, tuż. Sprawdzamy zatem, jakie atrakcje przygotował gorzowski magistrat wspólnie z miejskimi instytucjami. Będzie ciekawie, smacznie, kulturalnie i sportowo. W serwisie informacyjnym zapowiemy teraz wspólne przystrajanie choinki i mikołajki na lodowisku. Gorzów blisko świąt to ponad 20 wyjątkowych wydarzeń, które będą działy się na terenie miasta, w naszych instytucjach. To oczywiście bardzo ciekawe wydarzenia, od mrożących krew w żyłach, od spływu kajakowego Wartą, piękne wydarzenia w ciepłej filharmonii, ale oczywiście jest mnóstwo wydarzeń takich, które będą się odbywały u nas na rynku Starego Miasta, przygotowanych między innymi przez gorzowski rynek hurtowy, jarmark ze wspaniałą karuzelą, z licznymi straganami, ale również z koncertem zespołu Sun and Grace oraz z naszymi artystami, czyli małymi gorzowiakami i Markiem Zaleskim. 5 grudnia zapraszamy Państwa na miejskie mikołajki na lodowisku. To będzie wyjątkowa dyskoteka prowadzona przez DJ-a. Podczas tej dyskoteki na wydzielonej tafli lodowiska będą dla mieszkańców rozmaite konkursy. Mamy świąteczne upominki. Będzie można u nas spotkać Mikołaja oczywiście, jak w tym dniu przystało. Spodziewamy się także odwiedzin motocyklistów z Motoświrów Gorzów. Ice Skating Gorzów będzie prowadził także mini warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Bardzo nam miło wrócić do tej tradycji ubierania choinek. Państwo pamiętają, że jeszcze 5-6 lat temu, a już na pewno 2 lata temu, przed pandemią, zapraszaliśmy przedszkolaki gorzowskie, żeby ubierały miejskie choinki. W tym roku z uwagi na obostrzenia też pandemiczne wychodzimy na zewnątrz i będziemy ubierać choinki, będzie ich 15 na Starym Rynku. Pojawią się w towarzyszeniu tej wielkiej, pięknej choinki, która od wczoraj już stoi na Starym Rynku. Przedszkolaki już zostały do tej akcji zaproszone, przygotowują w pocie czoła własnoręcznie ozdoby i z nimi przyjdą właśnie na ryneczek, na Stary Rynek 6 grudnia, czyli w mikołajki. Mamy już prawie 10 zgłoszeń od przedszkoli, to będą grupy reprezentacyjne albo całe grupy, to już będzie zależało od dyrekcji przedszkola. Zaczynamy o 12. Dla maluchów też będą niespodzianki. Lubuskie przygotowuje się do udziału w światowej wystawie Expo w Dubaju, gdzie zaprezentuje swój potencjał turystyczny i gospodarczy. Ze swoją kolekcją inspirowaną regionem jedzie tam także gorzowska projektantka mody Natalia Ślizowska. Od dekady organizujemy nasze misje gospodarcze na całym świecie. Expo w Dubaju jest dla nas bardzo obiecujące, ponieważ uczestniczymy wspólnie z 10 regionami polskimi w polskim pawilonie. Nie są więc to dla nas jakieś specjalnie duże koszty. Nasze koszty dotyczą przede wszystkim samego przelotu i udziału 15 przedsiębiorców. Zaangażował się też Uniwersytet Zielonogórski, który przygotował nam wizualizację, całą ekspozycję. Wszystko to bardzo mi odpowiada, ponieważ możemy zaprezentować to, co jest bardzo naturalne w regionie, ale to jest prawdziwe. Nie przygotowujemy na zamówienie, tak, naszego pawilonu, tylko region się pokaże taki, jaki jest. Pokażemy również naszych przedsiębiorców, którzy już tam są, mają kontrakty i działają, nawet przy współpracy, współpracują przy organizacji Expo, ale pokażemy też zupełnie młode firmy, które będą mogły podbić świat. W Dubaju spotka się cały świat biznesowy. Trzeba tam być.
Targi Expo to nie jest tylko wystawa lokalna. To jest wystawa światowa i my od początku jesteśmy partnerem technologicznym wystawy, czyli tak jak tutaj pan komisarz powiedział, dostarczamy oświetlenie i bezpieczeństwo, czyli technologię UVC. Ale nawiązujemy też kontakty, a dodatkowo renoma tej wystawy powoduje, że bardzo chętnie odwiedzają konsultanci, którzy na zwykłe spotkania albo na odwiedziny biura nie chcą przyjść. Dlatego jest to niesamowita okazja, żeby wykorzystać moc i siłę przyciągania Expo 2020 do nawiązania kolejnych relacji, ale nie tylko z partnerami lokalnymi, ale z partnerami z całego świata, bo jednak są to targi, które przyciągają ludzi z całego świata. Wszyscy wiemy, lubuskie też, polskie produkty żywnościowe na świecie to dobra marka, no i nie może nas zabrać. Braknąć także na Expo w Dubaju. Nasi producenci się przyłączą do tej propozycji polskiej żywności i na pewno będzie ich wielu z naszego regionu. Chcielibyśmy, żeby oni wystąpili razem z nami i nabór w tej chwili będzie trwał w naszym województwie lubuskim. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego czeka na naszych producentów chętnych do odwiedzenia tego nowego regionu, ale także zapoznanie się z ekspozycjami w tygodniu poświęconym żywności i produktom rolno-spożywczym i myślę, że ten wyjazd będzie dla wszystkich ciekawy. Zapisy na wyjazd na Expo prowadzi Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Prosimy o śledzenie stron lcpr.pl. Zapraszamy do kontaktu. Samorządowcy z regionu rozmawiali dziś z wojewodą o drugim rozdaniu w ramach programu inwestycji strategicznych. W rozmowach uczestniczył Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach pierwszego rozdania pieniędzy z programu inwestycji strategicznych samorządy województwa lubuskiego otrzymały 677 milionów. W Gorzowie dzięki tym pieniądzom przebudowany zostanie budynek dawnego szpitala zakaźnego przy ulicy Warszawskiej na potrzeby internatu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wybudowane zostanie także zaplecze stadionu lekkoatletycznego. Oba te zadania otrzymały blisko 34 miliony złotych dofinansowania. Nabór do kolejnej edycji programu ma ruszyć w najbliższych tygodniach. Każda gmina będzie mogła złożyć 3 wnioski. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.